Witam, z tej strony Kaziusowa, to jest kolejny odcinek ze Sleeping Dogs Definitive Edition. Zamknijmy tutaj te drzwi, możemy zamknąć je, odkryłem. Raczej zasłonimy, bo to nie jest zamknięcie. Jak coś, to jest tutaj ten system monitoringu, który wiecie, możemy odblokować. Tutaj mamy połączenie z North Point, który widzieliście w jednym z odcinków. Sobie obserwować kamerę. Dzięki temu też odkrywać na przykład, co jest w danym terenie. Możemy wyjść. Tak. Lecimy teraz w tym momencie mapa. Lecimy zrobić nalot policyjny. Kładka dla pieszych Wulong. To jest kamera, czyli to jest po prostu używanie kamery. Nic więcej. Ten skok był trochę dziwny. Potem sobie pójdziemy, więc w sumie potem sobie pójdziemy gdzie indziej. Jest motor. Motor. Jest skuter, to możemy na tym skuterze tyle przejechać. Potem sobie pójdziemy zrobić misję w głównej osi fabularnej. To jest ten kładka, który nie zrobiłem, bo nas pokonali wtedy. Dobra. Okej, trzeba uważać. Pamiętać, że jak widzę czerwoną kropkę, to żeby mieć przygotowane rękę na Y, znaczy palec na Y, żeby nacisnąć. Aj. Pokonany, dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Jesteśmy w szpitalu, dobra. I znowu tracimy 6000. Zróbmy inaczej. Mapa. Podziemny krąg w North Point. Tu mam misję. Tylko nefrytowa statuetka? Nie, no jest misja. Napad z dostawą. Tak, to RPO, napad z dostawą, nefrytowa statuetka, napad z dostawą, ok. Na razie śledztwa nie mamy w policji. Tutaj sobie wziąłem tak naprawdę perk, który nam odpowiada. Nie wiem, czy ja to brałem przy was, ale wziąłem generalnie perk, który odpowiada za napad, znaczy za otwieranie zamka bez używania... Nie, to miało być. Bez wybijania szyby. Tutaj mamy radio normalne. Telefon. Czekajcie. Mogę chcę sprawdzić, czy można wyłączyć radio. LFM. O, w sumie niech będzie. Mam nadzieję, że to jest The Who, tytuł. No, że to nie jest tytuł autora, tylko to jest. Czy tylko to jest tytuł twórcy, znaczy nazwa twórcy. Bo akurat zespół The Who jakoś lubię. Kurde, nie to miałem zrobić, miałem zrobić coś innego. A i ustawiłem na najniższe ustawienia graficzne. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy. He'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes you gotta just take it. Totally, man. It's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen goods coming in. Well, that's good for Dog Eyes, but that might be too much too fast.
Last thing I need right now is taking a sticky red pole up my ass. It's not like that. It's a small deal. Word is there's only a few low-level Lunyan looking after it. We boost that shit and give Winston a nice fat cut, he's gonna be mad impressed. No way he doesn't promote us after that. You'd have to be certain it couldn't be traced back to Winston or us. Sure, of course. They're never gonna know it was us. Unless we get caught. Well, we won't unless you fuck it up. Come on, get in. Time to move up in the world. Dobra, mam nadzieję, że nie musimy jeszcze wsiadać i jechać, bo musimy, ale zobaczmy, czy możemy wysiąść. Możemy wysiąść, okej. Okay. Bo chodziło mi o to, że tutaj mamy skrzyneczkę do odebrania. Którą oczywiście chciałem odebrać, jak jestem na miejscu. Żeby zarobić trochę pieniędzy dodatkowych. A to jest ten wóz, dobra. Bo tak się zastanawiam, który to jest co to jest za wóz, a to jest ten wóz, z którym przyjechaliśmy. Call it a pre-stolen ride. I'm thinking I'm gonna get a steady girlfriend. Oh yeah? What do you think of Jiu Mei? You're not worried that she doesn't want to talk to you? Hell no. If I let that stop me, I'd never ask anybody out. What about you? You ever think of finding somebody? Somebody. A relationship. Would it really work with my life right now? Sure it could. Look at me. You're one of a kind, Jackie. What's all the crap in the back? The haul from my last score, baby! Haul? What haul? Tires, CRT monitors, a whole bunch of stuff. Czemu ja tu nic nie widzę? Who the hell steals CRT monitors? It's gotta be worth something, right? Dobra, chodzi mi o to, że czemu nic nie widzę. Musimy uważać, powoli jechać, jeżeli chcemy utrzymać duży wynik policyjny. A tak się dzieje w momencie, gdy chcemy wylewelować policyjne drzewko umiejętności. Musimy kontrować, bo ci nam będą przeszkadzać. Jednocześnie muszę uważać. Dobra. Skupmy się na kurde kontrowaniu. Naciskam Y, przepraszam was bardzo. Dobra. Trzeba uważać. Podnieśmy go. I pokonane. Musimy, dobra, musimy jednak skupić się nad czymś innym. Nie na kontrowaniu. Jak się skupimy na kontrowaniu, to źle wychodzi. Weźmy sobie, złapmy jakiegoś gościa. Takiego gościa, biegnijmy z nim. Do tego. I używajmy otoczenia. Będzie nam łatwiej. Będzie nam łatwiej tych gości pokonywać po prostu. Dobra, i jeszcze raz. Jeszcze raz muszę to zrobić, bo jeszcze raz. Tak, tutaj był gość. Nie... Czy mogę? Nie mogę. Chciałem coś innego zrobić, ale nie mogę tak zrobić. W takim bądź razie wrzućmy go do środka. Dobra. Tamtych pokonaliśmy. Teraz musimy pokonać tylko tych dwóch tutaj. I wystarczająco. Oczywiście teraz przyszli nowi, ale... Chodziło mi o to, że będzie wystarczająco dla tamtych. Został nam dwóch w tym momencie. Dobra, przybyło więcej. Okej.
Dobra, weźmy go. Pokonajmy jeszcze jeden do pokonania. Dobra. Koniec, mam nadzieję. Tak. Idziemy teraz po zegarki, które są podobno w magazynie. I teraz będziemy musieli zrobić to, co myślę, czyli będziemy musieli skoczyć na tą furgonetkę po prostu w tym skokiem szybkim, tym skokiem, który wam pokazywałem chyba na jednym z odcinków. Teranowanie. Straty materialne, więc muszę uważać. Na to, co robię, oczywiście. A, dostaliśmy pieniądze, mimo że straty materialne, dostaliśmy pieniądze. Ups. No oczywiście pieniądze dostajemy z tego, pieniądze dostajemy z parkomatów tutaj. W tym momencie to są parkomaty, które taranujemy i z nich wypadają te dolary. Z Hongkongu. Okej, pokonany, zobaczmy jak dalej. Pokonany, jeszcze jeden tam jest z tyłu. Trzeba teraz ją staranować. Trzeba tak... W sumie ponaciskam trochę, będzie łatwiej mi ją staranować. Bo przyspieszę. Okej, pokonani. Pokonani, zobaczmy co dalej. Wziął jedno pudełko i co dalej? Okay, teraz trzeba zawieźć je do firmy importowej Top Glamour. Czyż by nas czekała nauka taranowania w międzyczasie? Dobra, już te straty materialne nie patrzmy na to, bo stracimy tak naprawdę, stracimy większość tego. Kurde, tu by się przydał teraz, tak żartując trochę, ale przydałby się tu Watch Dogs i podnoszenie mostu. Okej, bo podnoszenie mostu w Watch Dogsach przy ucieczce przed policją czy przed jakimkolwiek innym autem jest bardzo fajne. Właśnie, muszę Watch Dogs przejść sobie na nowo. Bo jak przechodziłem ostatnim razem, miałem ledwo 30 FPS w nich, więc gry nie przechodziłem tak fajnie, płynnie. Dobra, mam trochę mokre ręce chyba. Tam mamy coś? Nie mamy coś, tam jest chyba światło. I akurat mieliśmy podjechać w to miejsce, w którym byliśmy przed chwilą. Po prostu brama się nam nie otworzyła. Here, take this watch. You earned it.
Great, I finally hit the big time. Dorobił się podróbki. To nieźle. Okej, okay, odblokowano powtarzanie misji. Możemy powtórzyć. Dostaliśmy ulepszenie triady policji. Zdobyliśmy nisko. Dostaliśmy 20 tysięcy dolarów z Hongkongu. Pancerny van ze smokiem. Podrobiony zegarek Cambria. I raport informatora dotyczący Jackiego Ma. Raport, który wam za chwilę przeczytam. Nawet już teraz przeczytam wam raport dotyczący Jackiego Ma. Kryptonim źródło Whiteak. Raport złożony przez detektywa Raymonda Maca. Whiteak informuje, że cel Jackie Ma, brak znany pseudonimów, jest niskiej rangi współpracownikiem gangu. Cel od dzieciństwa zna kilku członków szajki z Water Street, w tym Winstona Chu, ale nie jest uważany za członka gangu. Nie uczestniczy w czajnych planach i przedsięwzięciach, czasami pracujący w charakterze chłopca na posyłki. Cel często twierdzi, że jego stopień przynależności do gangu jest wyższy niż w rzeczywistości. Wartość celu jako potencjalnego agenta wątpliwa. Biorąc pod uwagę powiązania celu z naszym agentem, dostęp do niego powinien być dość prosty. Nie jest jasne natomiast, czy cel jest w stanie sam podejmować odpowiednie działania zapoznawcze. Należy poważnie rozważyć, czy warto korzystać z Whiteaka, czy innego średniej rangi dannego informatora zamiast niego. Dobra, sieć społeczna to jest, tutaj są informacje odnośnie naszych rzeczy, które wykonujemy. Kontakty z Manda. Manda, it's Wei. You doing anything later? Wei, hi. I was going to go see Magistrate Park. You wanna come along? Yeah, cool. See you in a bit. Meet me at Victoria Peak. Yeah, that'd be fun. See you, Wei. Okej, jedziemy do Amandy, taka randka można powiedzieć. Tylko chwila, jak się biegło. A, biegało się na A. Ja się dziwię, jak się biegło. Bo chcę przejść tutaj, żeby zdobyć samochód. Kupić sobie po prostu samochód. Żeby wam pokazać też przy okazji, jak to wygląda trochę. Tam są goście, z którymi można walczyć. I skrzynka. Przyjrzyj pojazdy na sprzedaż. Możemy kupić motocykl, tak, nie stać nas na reputacyjnie. Okay. Dobra, idźmy w to miejsce. Spróbuję to przejąć, jeżeli się nie uda. Dobra, pokonani. Tylko trzech było, myślałem, że będą ci gości obok też. Do walki znaleźliśmy skrytkę, oni uciekli po prostu. I próbujemy się dostać do naszej koleżanki Amandy. Jakimś sposobem, nie mając samochodu, nie mogąc go kupić, a będąc w miarę blisko parkingu. Zobaczyć, jak się przypomnieć sobie, jak się ta misja nazywała. Ulepszenia, nie, sieć społeczna, napad i dostawa się nazywała misja. Ok, bo chodzi o to, że jest pancerny wóz ze smokiem, ale weźmy to, bo chodzi o to, że sobie zapiszę teraz na kartce, czekajcie, zapiszę sobie na kartce, jaki ma być tytuł odcinka. Dla was już wiecie, jaki jest napad, że napad i dostawa jest. A ja po prostu nie wiem jeszcze tego. Znaczy, nie nazwałem jeszcze tego, więc musiałem
zapisać sobie, żeby zapamiętać, że to ma być tytuł odcinka Napad i Dostawa. Jedziemy po tą Amandę. Która tu jest coś. Zawrotna prędkość. Chyba wyścig, coś w tym stylu. To jest zadanie policyjne. W sumie włączmy legendę. I teraz tak. Początek wydarzenia to jest wydarzenie. Policja, zadanie, gliniarza to są te oznaczenia, które mamy. Kryjówka, randka jest na różową, różową postacią oznaczona. I randka jest... nie widzę gdzie. Nie widzę gdzie. Jest to nie jest aż takie duże. Tutaj mamy coś. Szulernia, która jest daleko. Tylko gdzie ta randka jest? To miało być w parku. Tu jest, z górze Wiktorii. Musimy się dostać, sfotografować Amandę. Dobra, przejedźmy tu. I to będzie koniec odcinka, będzie jedna, po prostu jedna misja jest pokazana w dzisiejszym odcinku. No i przepraszam was bardzo, ale ja chcę nawrócić. W kolejnych odcinkach będzie inaczej zrobione to, ale jeżeli misja naprawdę, jeżeli misja będzie trwać, dajmy na to 30 minut, powyżej 30 minut, no to będę jedną misję robił całkowicie. Nie będę uciekał, nie będę pauzował nagrania nagle, bo misja trwa więcej niż 30 minut i odcinek będzie zbyt długi. Jak to miało w przypadku miejsca na przykład Yakuza ostatniego odcinka, który trwał ponad godzinę, chyba 15 minut trwał. No, stwierdziłem, że po prostu tego odcinka już nie będę ciął i tak dalej. Dobra, dostałem też fajną produkcję, pokażę ją w sumie w testowej sobocie. No nie jest, to nie jest typowa produkcja, nawet indie taka w 100%, taki to jest bardziej gra zrobiona chyba przez jedną osobę, można powiedzieć, i to dostałem kod, klucz do niej, darmowy klucz do niej dostałem na pewnej stronie. Dlatego, że jestem, że nie mówię, że dlatego, że jestem youtuberem i dostaję klucz, po prostu dostałem klucz, ja mówię, a zobaczę tą grę, bo dostaję, dostałem, to jest mój drugi klucz, który dostałem i to mówię zupełnie szczerze. To nie jest tak, że podpisuję umowę. Wiem, że temat jest... Uważam, nie mam NDA chyba związanego z tym, że dostaję klucze. A jeżeli jest, no to mnie będą ścigać zaraz. Ale chodzi o to, że nie, to jest tak, że nie dostaję tego klucza i muszę się dobrze wyrazić o nim. Ja dostaję grę, mogę ją sprawdzić. Nie muszę nic z nią zrobić, ja po prostu dostaję do sprawdzenia ją. To nie jest tak, że dostajecie... przynajmniej w tym przypadku, że dostajecie po prostu, jak to się mówi, certyfikat diabła, czy jak to się nazywa, nie wiem jak to się określa, ale że dostajecie po prostu taką umowę do podpisania, w której nie możecie się danej rzeczy wyrazić źle. O, że podpisujecie pakt z diabłem, że nie możecie wyrazić źle, bo inaczej narazicie się na... straty prawne. Pokażę ją w sumie w testowej sobocie, ale to w kolejnym, nie w teraz, w odcinku, który będzie dopiero wstawiony, bo też muszę wrócić do testowej soboty, a w odcinku następnym. Nie dokładnie teraz, tylko następnym, bo teraz mam pomysł na odcinek i to już miałem w planach troszkę dłużej. Znaczy troszkę mi to zajmuje nagrywanie, ale potrzebuję coś jeszcze zrobić do tego odcinka. Dobra, jedźmy do góry. Auć. Teraz zrobimy jej zdjęcie, porobimy to co chce. I pójdź, skończę odcinek po prostu. A później zrobimy następny. Wade! Hi! Hey Amanda. You look frustrated. What's going on? It's closed. Why is it closed? The public is only allowed in on the weekends. Oh, this sucks. I wanted some pictures for my blog.
Let me see what I can do. You know how I was talking about writing a book? Yeah, with your photos, right? Yeah. I decided to do it on all those cool little shrines all over town. Oh, can you take a picture here? Okej, możemy ci zrobić zdjęcie. Aparat. Przytrzymać, okej. Oddalimy, żeby zrobić jej całe zdjęcie. My się też oddalimy, troszkę bardziej przybliżymy. I zróbmy zdjęcie. You have to say, that dress looks really good on you. Well, you know, this guy bought it for me. The guy bought you that dress, huh? Tell me about it. Well, he's pretty cocky. Bit of a jerk, but he's also kind of cute. Nie mówmy, że to jest psioki, oczywiście żartuję. Okej, przekonaj mnie policjanta, żeby nas przepuścił. Podejrzewam, że gotówka, tak, że kupienie. 1000. No, I told you he's closed. Look, I'll make it worth your while. Well, sir, it is time for my break. I think I'll go for a walk. You're so resourceful, Wei. Tak naprawdę to jest ochroniarz bardziej mi się wydaje niż policjant. Bo policjanta według mnie ciężko by było normalnie przekupić, ale to jest gra, więc możliwe, że to jest tylko te... O, jest, poza. Zdjęcie jak typowa Japonka. Wydaje mi się tak. Mamy skrzynkę, więc zróbmy tak, żeby skrzynkę odtworzyć przed zrobieniem jej zdjęcia. Ale ta skrzynka jest zablokowana. Okej. To jest kręcenie po prostu gałką, tak jakbyśmy normalnie gałką kręcili w sejfie. I otwarte, i tutaj było tylko 5000 i dostaliśmy z portowy zegarek i kozę. Okej. Kolejne zdjęcie będzie. Ja za tymi skrzynkami się będę rozglądał w trakcie misji, jeżeli będę jeździł jednak teraz troszkę do misji poza odcinkami w niektórych momentach, jeżeli będziemy daleko. Tak jak teraz. Jeżeli będziemy daleko od jakiejkolwiek czynności, to po prostu pojedziemy sobie, okej. Okay. Z powrotem samemu poza nagraniem, gdzie pojadę. No problem. I mean, it was fun. Kind of, you know, nice playing tourist in your own town. Yeah, I can see that. Thanks again, though, for taking the time to, you know, do this. Yeah, it's okay. So, was this like a date? Sounds good to me. What do you think? Definitely. I mean, yeah, that sounds great. Well. Thank you for the date, then. Okay, randka, randką. Nie mówcie mi, że będzie scena z samochodem. Po mniejszej reputacji dostaliśmy, odkryliśmy. O! Kapliczki zdrowia będą widoczne na mapie i raport z obserwacji Amandy Cartwright. Dostaliśmy teraz... Tak, jeszcze powiadomienie przeczytamy w opcjach, ale teraz kapliczki powinny być widoczne na mapie, co może nam się przydać, jeżeli chcemy zwiększyć swoje życie. Raport dotyczący Amandy Cartwright, jeżeli się nie mylę. Tak, Amandy Cartwright. Stworzony przez sierżanta Winstona Yeunga. Obserwowana była kilkukrotnie widziana w towarzystwie węża, co pozwoliło na weryfikację informacji o niej. Cartwright, 22 lata, obywatelka Stanów Zjednoczonych, niekarana, bez związku ze światem przestępczych w Stanach czy Hongkongu, przybywa na wizie turystycznej i składa aplikacje do kilku szkół językowych.
Weryfikacja tych danych ujawniła, że Cartwright koloryzowała i lub fałszowała informacje na temat swojego doświadczenia w dziedzinie nauczania. Ograniczona obserwacja fizyczna przeprowadzana w miarę dostępności zasobów ludzkich przez okres 2 tygodni nie zaobserwowano podejrzanych działań. Obserwowana flirtowała lub była w związku z kilkoma mężczyznami pochodzenia chińskiego. Funkcjonariusze obserwujący zauważyli, że może to odzwierciedlać jej preferencje seksualne. Niezwiązana z trwającą operacją węża. Zachowanie obserwowanej doprowadziło obserwatora do wniosku, że możliwość długotrwałego związku obserwowanej z wężem jest mało prawdopodobna, nie stanowi zagrożenia. Czyli, że nie będziemy z nią w związku według informacji przez obserwatora danych archiwum komunikatów. Nie to, podpowiedzi, cele, nagrody potrzebuję. Nie. Chciałem coś innego sprawdzić. Sieć społeczna. O, to mamy tutaj informacje przy znajomych. Teraz tak, zapisz grę. Zapisz. Muszę, to był pierwszy, więc zapiszmy tu. I dobra, w tym miejscu dokończę ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie. Cześć. Pa.